980 sztuk najnowszych iPhone'ów i Samsungów Galaxy Note 3 to ładunek przewożony wieczorem 24 listopada trasą E7. W okolicach Szydłowca auto zostało zatrzymane przez fałszywy patrol policji. Po odebraniu kierowcy dokumentów napastnicy obezwładnili go i wywieźli w nieznanym kierunku, a telefony komórkowe rozpłynęły się bez śladu. Wraz z detektywem Rutkowskim o napadzie mówił też sam kierowca samochodu przewożącego telefony. W kominiarce na głowie, gdyż chce zachować anonimowość. Gdy wysiadałem z samochodu, to zostałem w pewnym momencie obezwładniony, założone kajdanki na ręce z tyłu, i wywieziony zostałem. W sumie tam przez kilka godzin jeździliśmy. Po czym zostałem porzucony w lesie 100 km od tego miejsca, gdzie się to zdarzyło. Nad wykryciem sprawców pracuje prokuratura okręgowa w Radomiu, ale sprawą zajęło się też biuro detektywistyczne Rutkowski. Detektyw Rutkowski ogłosił w Radomiu nagrodę za pomoc w rozwiązaniu sprawy. Według detektywa Rutkowskiego skradzione telefony o wartości blisko 1 000 000 euro w Polsce i krajach strefy Schengen są bez wartości, ponieważ ich użycie zostanie od razu wykryte w sieciach komórkowych. 100 tysięcy złotych jest to nagroda deklarowana przez Biuro Rutkowski, Biuro Detektywistyczne Rutkowski za wskazanie miejsca przechowywania, ewentualnie 50 tysięcy złotych za wskazanie osób, które brały w tym udział. Prowadząca śledztwo z urzędu prokuratura okręgowa w Radomiu na razie nie udziela bliższych informacji ze względu na dobro śledztwa. Nie zajmuje również stanowiska, ani nie komentuje działań prowadzonych przez Biuro Detektywistyczne Rutkowski.